No to witam w ostatnim papryczkowym odcinku na tym kanale. Już więcej nie będziemy nagrywać. Podejrzewam, że przez to nagrywanie mam takie różne przygody z tymi papryczkami, bo w zeszłym roku nagrywałem, nic mi się nie udało. W tym roku nagrywam, część plonów poszło w niepamięć. Te ostre papryczki moje, te super hoty się nie udały w tym roku. Tutaj mamy takie bardziej plenne odmiany, to zaraz wszystko powiem co i jak. Z super pikantnych, o ile można tak to nazwać, to stała się tylko habanero Red Savina. Tutaj troszeczkę poszarpało mi liście po ulewach. Gdzieś tam pewnie podczas wiatru robiło tymi liściami i się pouszkadzały. Miałem mały atak mszyc, ale sobie z nim poradziłem. Mospilanem załatwiłem sprawę, jest po temacie. Tutaj te super pikantne papryczki mają to do siebie, że puszczają owoce najpóźniej z wszystkich, więc tutaj pączki już się gdzieś pokazują. Zaraz może wam gdzieś to, o, tutaj widać, że są już pomału, coś się pokazuje, więc lada moment będziemy mieli też i te papryczki. No ogródek głównie w tym roku mało okazały. Nie mam dużo warzyw, troszeczkę buraków posadziłem, patrz jaki chwaścior tu wyrósł. No, u mnie tylko papryka w tym roku. Kompostownik pełny. Także tak, po kolei. Rano przeszła burza, jest dosyć fajnie, wilgotno. Te papryczki mają wody pod dostatkiem. I te papryki zostały wysadzone najpóźniej, tutaj do gruntu. Najdłużej stały w doniczkach, natomiast te były przesadzone jako pierwsze i widać, że są już spore, jeszcze kwitną. Tak samo tutaj te papryczki też dosyć późno zostały tutaj przesadzone. Tutaj porceler troszeczkę zarośnięty, trudno, zaraz to wyrwę, fajnie ziemia mokra. No, tak więc tutaj mamy wszystko podpisane, także wiemy co gdzie jest, ja już tu zapominam. To jest pepperoni. Troszeczkę nam już tu nawet podgnije od tej wilgoci. Gdzieś to pewnie leżało czy coś. To od razu tą papryczkę usuniemy, jak ma nam zgnić. Dużo owoców. Dużo. Tym bardziej, że krzaczek jeszcze rośnie, jeszcze kwitnie. To tak samo jest pepperoni. Tutaj te dwa krzaczki też pepperoni. Jak widać, rozrosło się to. Także tych owoców trochę będzie. Wyrzucimy tą papryczkę. No, tutaj co my tutaj mamy? Jalapeno też rośnie, też kwitnie. Ładne krzaczory. Jeżeli chodzi o nawożenie, to teraz z racji obfitych deszczów ostatnio nie nawożę już doglebowo. A wcześniej, jak podlewałem, to stosowałem zestaw z biobizu na rozwój wegetatywny i na kwitnienie. Tutaj dwa krzaczki, ale już tak się wzrosły, że wyglądają jak jeden. Także coś tam się nazbiera w tym roku. Tutaj coś z tym krzaczkiem mi się działo, on się wywrócił podczas burzy. Tak więc może dlatego jest taki marny. I to jest kajen. To też jest kajen, tutaj popodwiązywałem, bo właśnie mi się powywracały te krzaczory. No tutaj to jest mnogo tego wszystkiego. I jeszcze kwitnie, tak więc czekamy, niech się wszystko teraz wybarwia, dorasta. To też są kajeny, tutaj też jakiś taki krzaczek zmarnowany, ale jak widać owoce są. Tutaj mamy Thai chili, to też jest Thai chili, to jest chyba jalapeno. Tak, no i to jest ta Red Savina, o której wspominałem. Mamy kajen, no ładne te krzaczki są. Nie ma co gadać. Te są najpóźniej wysadzone, więc są jeszcze stosunkowo małe. Co do samych skrzyneczek, fajna sprawa, wygodnie się przy tym pracuje, aczkolwiek jest pewien minus. Tutaj jak zbijaliśmy deski, to chyba są za słabe wstawione kantówki, przez co troszeczkę to nam się zaczęło rozłazić, tym bardziej, że drewno było mokre.
jak budowaliśmy te deski, zaczęło schnąć, odkształcać się i troszeczkę się to porozłaziło. Dlatego będę kupował jakieś kątowniki i po prostu poskręcam to w tych miejscach, żeby się nie rozrazły, bo wyglądają ładnie. No i na przyszły rok chyba jeszcze raz pomaluję, odświeżę, żeby to trochę wytrzymało. No. Także pomimo wpadki z tym przypaleniem roślin, aktualny ich stan napawa optymizmem. Coś tam zbierzemy, trochę do sosików, trochę do suszu i na kolejny rok nam wystarczy. No a tutaj będę budował kolejne grządki. Tym razem już nie takie wysokie jak te skrzynie mam. Będą na wysokości około 20 cm. Do środka pójdzie kompost i w tym ogródku takich grządek będzie kilka, tak więc warzywka od przyszłego roku, mam nadzieję, że się wyrobię, będą też tutaj. W późniejszym czasie chcę też tutaj pod dom podstawić mauzera, rynnę poprowadzić, tak żeby deszczówkę sobie też zbierać i pomału jakoś tutaj taki właśnie swój warzywniczek stworzyć. Deszczu spadło naprawdę dużo, bo woda jeszcze stoi. Tutaj takie zastoisko. No. Także tak to wygląda. Tu gdzieś nawet widziałem, że zaczyna się już przebarwiać co nieco chyba. Tak, tutaj już papryczka robi się ciemniejsza. Tak więc pomału zaczynają się wybarwiać. No. Także to była ostatnia krótka relacja odnośnie papryk na przyszły sezon. Oczywiście nie poddaję się, będę chciał coś pikantniejszego w końcu, żeby mi się udało. Aczkolwiek już nie będzie z tego filmów, tylko najwyżej będę wrzucał posty dla osób ciekawych, tak żeby można było sobie poczytać i zobaczyć, jak będą w przyszłym roku wyglądać te moje roślinki. Dobra. Także dzięki. Trzymajcie się. Cześć.